Podpisanie tej umowy jest dla nas fundamentalnie ważne także ze strategicznego punktu widzenia, bo kończy, jak słusznie pan premier podkreślił, taki okres zamrożenia czy zahamowania bardzo dobrych relacji polsko-czeskich. One rzeczywiście do czasu Turowa rozwijały się świetnie, a później nastąpiło, owszem, takie przyhamowanie. Dzisiaj otwieramy ten nowy rozdział znowu w bardzo dobrych nastrojach, z optymizmem patrząc w przyszłość i tego potrzebujemy.